o którym rozmawialiśmy, w ogóle nie ma dzisiaj chłopaka, kiedy się zapowiadał na bardzo dobrego zawodnika. Na szczęście dobrą, na jak najlepszej drodze jest Janusz Kołodzień i właśnie teraz posłuchajmy rozmowy z tym zawodnikiem. Jesteśmy za półmetkiem turnieju, a ze mną ten, któremu idzie jak na razie nieźle. Janusz, ten ostatni wyścig, moment startowy bardzo dobry, później lekkie osłabienie. Czym to było spowodowane? Torem, nawierzchnią na tym polu czy motocyklem? No tak, to pierwsze pole jest takie, że w miejscu jest duża kolejna, później jest strasznie twardo, w ogóle nie ma tej kolejny, motor przykręca. Trzeba szybko przesiadać się na tył motocykla i dociążać tył. Także moment dobry, ale dojazd trzeba uważać, ale na szczęście jest handicap, bo pierwszy łuk jest bliżej, także wykorzystałem to. Na torze widać dwie linie, po wewnętrznej bardzo twarda, po zewnętrznej jest tam trochę luzu. Która jest przyczepniejsza? Czy ta po zewnętrznej wystarczająco jest przyczepna, żeby tam już próbować jechać szybko? Dokładnie tak, ale zawodnicy już porozwozili tą przyczepną nawierzchnię. Bardzo szeroko. No i po prostu ciężko jest, ja wyjechałem z pierwszego pola, ciężko jest tam dojechać, musiałem trzymać cały czas tego krawężnika, no i nie wolałem nie ryzykować, wiedziałem, że ta linia jest szybsza teraz, ale w poprzednich biegach ta zewnętrzna była lepsza, no zobaczymy, jak teraz tor się będzie zmieniał i co na nim się w ogóle dzieje. Nie zatrzymuję cię dłużej, po prostu, aby tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.